Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj po raz kolejny mam dla was odcinek z gry Tasty Blue, czyli naprawdę jednej z mojej ulubionych ostatnio gier. No i co, zrobimy sobie kolejne mapki, pobawimy się kolejny raz, może dojdziemy do rekina, w co wątpię, ale na razie jesteśmy delfinkiem, więc tak czy siak jest fajnie. Co tu dużo więcej mówić, zapraszam do gry! Dobra, mapka Flying, czyli 2.13 na jedną gwiazdkę, minuta 25 na 3 gwiazdki. Zobaczymy, ile nam się uda. Najlepiej to by było tak w środeczku, czyli minuta 40. Zobaczmy, jak nam wyjdzie. Ej, to naprawdę jest Flying. What? What? Ja nic jeszcze nie zdobyłem prawie. To jest za trudne. Kurwa. Czemu ten delfin lata? Czy ja coś w ogóle ominąłem? No halo, ja nic jeszcze nie zjadłem prawie. Nie wiem, może jakby w jedno miejsce po prostu spadać i się nie ruszać zbytnio. To i tak nic nie trafię, no kurde! Czemu delfiny latają? Co to jest w ogóle za jakieś oszustwa podatkowe? Halo? Przepraszam was bardzo, delfiny nie latają. Halo? Co to tak szybko? Okej, jestem w wodzie. Już myślałem, że zawsze będę leciał i że ten level zajmie mi 26 godzin, bo... Kurde, nic nie mogłem trafić, więc serio, na razie, jak na razie najtrudniejszy level przynajmniej, jak mi się tak wydaje, no bo cięższych rzeczy to tutaj nie było raczej. Samolot mnie zaatakował. Nie, no nie, no przesadził po prostu, dajcie mi urosnąć, skurde, w główce mu się coś poprzewracało. No gdzie są rybki, come on, ta mapka jest trudna, bardzo trudna, wręcz bym powiedział. Gdzie są rybki? Może już mogę zjeść samolot? Jeszcze nie, ale ładnie nad nim przeskoczyłem. No ten delfinek jest naprawdę bardzo, bardzo ładnym delfinkiem, to mu trzeba przyznać. Halo? Samolot? No kurwo, szmato, zajebana w dupę. Przepraszam, ale no już mnie tutaj tiltuje, denerwuje mnie to troszkę, a nie lubię być zdenerwowany. Co ty samolocie chcesz? O, mogę samolot! No i teraz patrzcie. I koniec. 2.26, czyli zabrakło nam ilu? 16 sekund ponad normę ten? Robiliśmy to, ale to dlatego, że to spadanie. Nic nie zrobiliśmy, nic prawie nie zjedliśmy podczas spadania, bo nie potrafiłem w nic trafić, to było naprawdę trudne. No ale co, no przechodzimy do kolejnych mapek. Jelly Sandwich, czyli jelly to będziemy robili kanapki z takiego youtubera. Huh, bardzo śmieszne. Minuta 17 na jedną gwiazdkę. Oż ty kurde. Tu są te parzydełkowce, jak to się nazywa. Meduzy? No tak, no to są jelly, bo one są z żelu. Ale no kur... Ała, no... Powiem wam, że to takie mało przyjemne to wszystko. No i zobaczcie, co z tego, że ja zjem taką małą, jak ja uderzę w taką dużą? Aha, mogę od ten, od góry. Od góry mi nic nie robią, tylko ich parzydełki mi coś robią, więc trzeba się unikać tych parzydełek. No ale ja tu prawie kurwa nic jeszcze nie urosłem, bo wszystko co urosłem to straciłem. Dobra, mam już 40 cm, przez ostatnie chwile siedziałem dość cicho i starałem się najeść. O, już możemy te nawet większe, okej, więc no właśnie, to jak w każdej mapce, dochodzicie do pewnego momentu, w którym już możecie zacząć zjadać te większe, a jak już zaczniecie zjadać większe, to już te mniejsze też możecie. Znaczy, kurde, co ja gadam za głupoty, wiecie o co chodzi, nie? W pewnym momencie będziecie już w takich rozmiarów, że wszystko będziecie mogli zjeść. I wydaje mi się, że ja już powoli zbliżam się do tego rozmiaru. Jeszcze nie wszystko, albo już nawet wszystko może mogę zjeść. Dobra, już wydaje mi się, że nie będzie większej meduzy. Więc to już jest to, no kurde, mapka naprawdę wymagająca mega skupienia, żeby uważać na te parzydełka. Pewnie też odrobiny farta, bo jak na początku ci się przyfarci i zjesz dużo, no to potem wiadomo, że potem już będzie z górki. Ale mi się nie przyfarciło, albo po prostu jestem takim lamusem, to pewnie ta druga opcja. No i nie wychodziło mi. Teraz już mam ponad 1 metr, no i już zjadam wszystko i wygrałem. Ale no na żadną gwiazdkę zdecydowanie liczyć nie mogę, bo pamiętam, że... Chyba była minuta ileś na jedną gwiazdkę. Ja mam 4 minuty, więc... po prostu rekord! Okay, no myślę, że w tym momencie najlepszym sorsem jedzenia będą właśnie ptaki. Bo ptaki są w miarę duże. A musimy urosnąć do takiego rozmiaru, żeby być w stanie zjeść panów i panie meduzy. Wtedy szybko urośniemy, bo jest ich naprawdę sporo. Tylko właśnie najgorsze jest to, że te ptaki to tak czasem ciężko upolować. Bo zmieniają te kierunki ptactwa, świata, lotu i w ogóle. Że ciężko je złapać czasem. Ale no na razie idzie tak całkiem znośnie. Nie najlepiej... dwa naraz. No i tak właśnie to powinno być. Znowu tutaj na przejażdżkę sobie pojechałem z panią łódką. Ran nasze rendezvous. Turutu. Pięknie, pięknie zaśpiewane. Brawa. Brawa na tym w komentarzach dla mnie.
za piękny utwór. Dobra, ogólnie myślę, że teraz to już jest tylko kwestia czasu. Najemy się tymi, potem będziemy mogli zjeść te foki czy morsy. To są morsy chyba. Jak już zaczniemy zjadać morsy, to zaczniemy zjadać te łódki i inne pierdółki. Rośliny. Na roślinach to myślę, że najbardziej urośniemy. Już możemy niektóre rośliny zjadać, więc... Teraz już większość możemy zjadać, więc no zobaczcie, tutaj myślę, że skończymy grę w tym momencie. A jeżeli nie, to po prostu wypłyniemy tutaj, zjemy łódki i będzie już końcóweczka. Jak nie koniec. Szybciej łódki, gdzie jesteście? Łódki, no. No i mówiłem, i jest nawet gwiazdka. Nawet by dwie dało radę, gdybym się troszeczkę pośpieszył, ale po co się śpieszyć w takich grach? Ta gra ma coś w sobie, co chce się nią cieszyć człowiek jak najdłużej. No i tak się cieszyliśmy przez 3 minuty 25, no. Zjedliśmy 272 rzeczy, to naprawdę dużo. Ptaków, serio, rybek więcej niż ptaków? No okej. Okay. Kolejna mapka na dziś to Pearls, czyli perły tak zwane. No i właśnie, tutaj są te... perłowce, nie wiem jak to się nazywa, ale to są rzeczy, które... O, okej, to jest pianie. Czyli musimy zjadać perły, ta nie ma żadnej perły, ta miała przed chwilą. Halo, panowie, tworzymy perły szybko. One jak nas przyczasną, to nas zabijają. No, zabawa jest przednia, powiem wam. Zabawa, no po prostu mistrzostwo świata, ale no i... Po tym widać jak cięższe, jak trudniejsze, o ile są trudniejsze te poziomy. Tutaj delfinem niż były złotą rybką. Wydawało mi się, że ta gra po prostu będzie wiecznie łatwa, a no już teraz nie jest wcale taka łatwa. Trzeba też się napocić. Serio, nic innego nie mogę jeść, tylko te perły cały czas. To już staje się nudne i monotonne. Zwłaszcza, że kamera mi się jakoś tak przybliża cały czas. Łup! Łup! Ajajaj. Łup! Czasem mi się uda właśnie jakaś taka kombinacja, ale teraz mi się nie udało. Teraz też mi się nie uda. Hello, Kitty. No bardzo śmieszne, że żadna z was nie miała... No mówię, to jest... Jestem ciekaw, czy to jest losowe, czy to zawsze tak samo się one pojawiają. No bo jeżeli to jest losowe, to 3 gwiazdki tak naprawdę zależą od szczęścia, bo może być, jak jeżeli to jest losowe, to może wam często losować tak, że każda ma i u każdej wam się uda zjeść, ale no czasem tak nie jest po prostu. No i musicie tutaj pływać i zjadać. No co, tutaj ogólnie w tej mapce chodzi o to, że musicie zjadać perły, dopóki nie będziecie na tyle duży, żeby zjeść te. No właśnie, tak jak w tym momencie. Żadnej niestety gwiazdki nie mam, no ale to nie jest moja wina, no nie wszystkie mi się udało zdobyć, bo czasem mi się nie udawało, ale starałem się tak szybko jak tylko mogłem. Dobra, zaczynamy nową mapkę i tutaj znowu jesteśmy w oceanie, zjadamy tutaj Dory, czyli piękną rybkę, naszą ulubioną rybkę z Gdzie jest Nemo, z którą niedługo wychodzi też film, czyli Gdzie jest Dory i to będzie całkiem myślę, że śmieszny film. Śmieszkowo będzie na pewno w kinie, bo wszyscy w kinie na pewno pójdziemy na ten film do kina. Ja ogólnie byłem mały jak wyszło Gdzie jest Nemo i to była, znaczy no mały, no byłem taki mały, że już rozumiałem dużo rzeczy, tak? Bo już byłem całkiem, nie byłem dzieciaczkiem, ale byłem no taki jeszcze młody byłem, nie? Nie wiem ile mogłem mieć lat z 6, nie no więcej, nie wiem w którym roku wyszło Gdzie jest Nemo, więc nie wypałem się, no ale byłem już taki mniej więcej chyba 8 lat miałem. No, więc... Ała, myślałem, że to tamto mogę zjeść. A to raki, niebo raki. Czy kraby. No nie wiem nigdy co... Nie wiem, czym się różni rak od kraba. Ale to chyba były kraby, nie? Bo kraby chodzą tak na 4 nogach, a raki to są chyba takie... Takie bardziej rakowe, nie? Więc to są chyba raki. Znaczy kraby, tak. To są kraby. Okej, więc... wcześniej cały czas mówiłem, że zjadam raki, a tak naprawdę zjadałem kraby. Mogę już zjadać te... Żółwie, więc... Jemy żółwie, zjadamy Dory. No ta mapka jest naprawdę... Lajcikowa, takie lubię. No tutaj co, no też pewnie będziemy musieli rosnąć do tego momentu, kiedy będziemy w stanie zjeść ośmiornicę. Oktopusa, tak? Bo już jesteśmy całkiem sporą rybką, więc teraz tutaj co, raki pojemy, znaczy kraby, dalej nie mogę się przyzwyczaić. O, znowu mnie tutaj uderzyła. Oktopus mnie uderzył, ale to nie szkodzi. Wybaczę mu, znowu mnie uderzył, teraz już mu tego nie wybaczę, więc jeszcze raz mnie uderzysz, oktopusie, to cię kurde zjem, obiecuję ci. O nie, no i teraz już zostaniesz zjedzony. Zaraz, kurde, wrócę po ciebie. Daj mi tylko jeszcze chwilkę. Chwilkę mi daj i cię, kurde, wszamie. No i teraz co, cwaniaczku? No i teraz patrz, ja tu podpływam i jep. Dobra ludzie, na dzisiaj to już wszystko. Nie zagrałem 6 mapek, bo zagrałem 5, bo już widzę, że to się nagrywa bardzo długo, a nie chciałbym, żeby te odcinki były za długie. Więc tak, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie suba. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.